nieciekawej sytuacji mieszkańców Andruszkowic oraz o przerwanych pracach inwestycyjnych związanych z upadłością firmy Energopol Szczecin, która była głównym wykonawcą zadania ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza, informowaliśmy we wcześniejszych reportażach. Dramatyczna sytuacja mieszkańców, ale i podwykonawców, którzy za wykonane usługi nie otrzymali swojego wynagrodzenia, może się niebawem uspokoić. Wczoraj podczas spotkania w starostwie powiatowym w Sandomierzu padły pierwsze deklaracje ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Inwestycje pod nazwą Ochrona Przeciwpowodziowa Sandomierza na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do tej pory realizowało konsorcjum spółek Energopol Szczecin oraz Melbud z Grudziądza. Niestety w trakcie trwania inwestycji pierwsza z firm złożyła wniosek o upadłość, wskutek czego prowadzone prace zostały przerwane, rozkopane wały spędzały sens powiek mieszkańcom, których gospodarstwa podczas długotrwałych deszczy mogą zostać podtopione. Zaniepokojeni byli również właściciele lokalnych firm, czyli podwykonawcy zlecenia, którzy za wykonane prace nie otrzymali dotąd swoich pieniędzy. Podczas wczorajszego spotkania przedstawiciele Wód Polskich poinformowali, że przerwane prace w ramach prowadzonej inwestycji zostaną już niebawem wznowione, a zaległości finansowe uregulowane. Dokończeniem inwestycji zajmie się firma Melbud z Grudziądza. Deklarację tę złożył zastępca dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą Wód Polskich Wojciech Skowyrski. Oczywiście inwestycja jest jednym z priorytetów dla Wód Polskich, dla naszej nowo powstały, jak wiecie Państwo, organizacji 1 stycznia 2018 roku i pokładamy wielki nacisk na tym, żeby ją skończyć w terminie. Niestety w ostatnim okresie, jak wiecie Państwo, właśnie nastąpiło to zamieszanie z Energopolem. Nie jest to absolutnie w żaden sposób przez nas spowodowane. My też mamy z tego powodu dużo problemów. Już poprzednio Energopol według nas nie wywiązywał się ze swoich obowiązków w taki sposób, jak powinien, więc myślę, że to jest jakiś, może nawet w jakimś sensie oczekiwane wydarzenie, ale mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Oczywiście ta inwestycja będzie kontynuowana, tak jak jeszcze raz podkreślam, będzie wykonywana zgodnie z harmonogramem i ponieważ na tej inwestycji, jak Państwo wiecie, był Melbud z Grudziądz jako firma z konsorcjant tego przedsięwzięcia. W tej chwili jesteśmy już po rozmowach z Melbudem i Melbud przejmuje liderowanie tej inwestycji, co uważam jest bardzo dobrą wiadomością, ponieważ nasze doświadczenia współpracy z Melbudem są jak najlepsze. Uważamy tą firmę za bardzo dobrą. Życzymy im jak najlepiej, życzymy rozwoju i może nawet to będzie dla nich asum do tego, żeby tą firmę rozwijać. A my oczywiście bardzo się cieszymy, jeżeli takie dobre firmy polskie powstają i polskie firmy tak dobrze działają. Więc w tej chwili podstawowa wiadomość taka, że kontynuujemy budowę. Liderem jest w tej chwili Melbud, który potwierdził, że jest gotowy tą inwestycję zakończyć. Więc to jest pierwsza dobra wiadomość, którą mamy dla Państwa. Następna dobra wiadomość jest taka, że oczywiście wszystkie należności będą uregulowane. To jest oczywiste. Mimo zapewnień inwestora, przedstawiciele firm z regionu mają obawy o to, że zaległości nie zostaną wypłacone. Według szacunków obecne zobowiązania wobec podwykonawców ze strony firmy Energopol Szczecin wynoszą około 3 milionów złotych. Jako że ta inwestycja jest inwestycją specyficzną, tutaj lokalni przedsiębiorcy byli najczęściej dostawcami materiału nasypowego. Widzę, że siedzi tutaj kilku przedstawicieli kopalni, między innymi ja. I mieliśmy do czynienia również z usługami polegającymi na wypożyczaniu sprzętu z operatorami. Zatem z punktu widzenia prawa nie są to typowi podwykonawcy. Zatem pytanie, czy tego typu działania nasze, tu przedsiębiorców, będą również zaspokojone? To jest pytanie pierwsze. Drugie pytanie dotyczące zmian aneksów w już obowiązującej umowie. Czy dopuszczacie Panowie możliwość realizacji naszych przyszłych działań poprzez przedpłaty? Nasze zaufanie w tej chwili do inwestora jest na poziomie zerowym. W związku z tym, że oceniamy absolutny brak nadzoru inwestorskiego, z tym co mieliśmy do tej pory do czynienia, zatem oczekujemy tutaj wsparcia, czyli opracowania planu takiego. My się oczywiście nie odżegnujemy od dalszej pracy
przy tej inwestycji, bo też sami bardzo często ze skutkami ewentualnych powodzi byśmy się spotkali. Zatem oczekujemy tutaj wsparcia inwestorskiego w ochronie i to co powtarzam, dostawców i usługodawców. No i trzecie pytanie, które było poprzednio zadane, czy przewidujecie panowie możliwość udzielania zaliczek? Istotne jest to dlatego, że odnosimy wrażenie, że jednak Energopol nie będzie uczestniczył dalej w realizowaniu tej inwestycji, czyli przedsiębiorcy lokalni będą musieli wziąć na swoje barki znaczną część tego, co wykonywał Energopol. Dziękuję. Pomoc mieszkańcom i inwestorom włączył się starosta sandomierski Marcin Piwnik, który apelował o pozytywne dla wszystkich stron tej sytuacji rozwiązanie. Dzisiejsze spotkanie myślę, że wyjaśni wiele tutaj rzeczy, które nas bolą. Jest kilka aspektów. Są z nami przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali zapłaty za swoją wykonaną pracę, za swoje dostawy swoich materiałów. Są również z nami samorządowcy oraz mieszkańcy gmin zaniepokojeni tą sytuacją, ponieważ inwestycja jest niezrealizowana i każdy z nas, jak tutaj siedzimy, również boi się o bezpieczeństwo mieszkańców gmin narażonych na powódź. Podczas wczorajszego spotkania aspekt bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poruszył również burmistrz Marcin Marzec. Znajdujemy się w takim wyjątkowym mieście, wyjątkowym miejscu, w miejscu doświadczonym przez powódź 2010 roku i proszę nam uwierzyć, że my samorządowcy, my tutaj razem z radnymi, którzy też siedzą koło mnie, czy z panem starostą, w maju tego roku, w czasie tej wysokiej wody na rzece Wiśle, naprawdę byliśmy we wszystkich miejscach, sprawdzaliśmy osobiście wszystkie przepusty. Mieszkańcy chodzili po wałach, mieszkańcy przychodzili do nas, mieszkańcy u nas interweniowali, mieszkańcy wyrażali swój niepokój. Bo to są ludzie, którzy naprawdę zostali mocno doświadczeni w 2010 roku i naszą rolą jako samorządowców jest to właśnie, żeby do państwa również pukać, do państwa interweniować i mobilizować państwa. Ja dziękuję za obecność, dziękuję za te słowa, za te zapewnienia i trzymam kciuki po prostu i wierzę, że właśnie Sandomierz i gmina Samborzec i okolice Sandomierza to jest taki newralgiczny punkt i na pewno nikt nie chciałby powtórki takiej sytuacji. I korzystając z tego, że państwo jeszcze tu jesteście, bardzo proszę o zwrócenie uwagi być może na takie drobne rzeczy, które jednak w kontekście całego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego czy w kontekście występowania takich anomalii pogodowych, nawałnic. Mieliśmy przykład ostatnio w Katowicach, prawda? Niespodziewana nawałnica zalała mnóstwo samochodów, poczyniła szkody i tutaj ten teren prawobrzeżnego Sandomierza jest też takim terenem obniżonym. Jest wał opaskowy wokół zakładu, wokół huty szkła. Są różnego rodzaju cieki wodne, są przepompownie, jest ta atramentówka, o której wspominał pan prezes, są wały, też jest nieunormowana chyba do końca sprawa wału przy Krakówce, prawda? I tutaj rozmawiamy o tym, rozmawiamy ze starostwą, wiemy. Ja do końca, szczerze powiem, nie wiem, jaka jest sytuacja prawna. Z tym koszeniem wałów też mieliśmy jakiś taki kłopot. Dostawaliśmy informację, że państwo zbyt późno zajęliście się przetargiem na to koszenie wałów. W maju były wały niewykoszone. Mieliśmy wysoką wodę i chodziliśmy i patrzyliśmy, jednak skoszony wał pozwalałby szybciej tą wodę jakby przesunąć na północ. Tak tutaj rozmawialiśmy, prawda, we własnym gronie, też nie jesteśmy ekspertami. Także taka prośba, taki apel, żeby naprawdę tu Sandomierz i okolice objąć taką szczególną troską, ponieważ no jest to miejsce, które było dotknięte poważnym kataklizmem, potężnym kataklizmem i nie chcielibyśmy po prostu powtórki. I dziękujemy za to, że jesteście jeszcze raz,
że pilnujecie, że dbacie o Sandomierz. Kolejne spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z przeniesieniem kontraktu i zobowiązań ma odbyć się 5 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu. Przypomnijmy, że prowadzona inwestycja finansowana jest ze środków pozyskanych z pożyczki z Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej i budżetu państwa. W obrębie zadania realizowane są inwestycje, które mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta Sandomierz oraz okolicznych miejscowości.